Witam wszystkich. Kolejny odcinek Chatrixa. Dzisiaj będę pokazywał angielskie niebo, jako że jest naznaczone tym samym europejskim, że tak powiem, trendem. Ma to przyciągnąć trochę uwagę też, nie? Z tymi samolotami to jest tak, że pewne eksperymenty pewnie tam były robione i do teraz są robione. Inne ślady mogą wynikać ze zmiany gęstości, czyli położenia i to zarówno całego źródła, jak i zmiany czy to poszczególnych pól. Będzie to widać. Ktoś idzie akurat. No peszek, ale to nic. Pieskiem tu podniosę napój. Czyli tak jak widać, niebo też jest pokrzyżowane. Almost. Answer. Because actually nobody it is alright. It's just sake. Like hello. Czyli tutaj jest taki nawyk. Are you okay? To jest takie hello, przywitanie. Ale w formie pytania, czy jesteś w porządku, czy jest ok, wszystko. Tak jakby upewnienie się, lub też forma wpajania, czyli tak zwanego programowania, gdzie usłysząc to milion razy dziennie, a czasami się zdarza naprawdę dużo, można zacząć też w to wierzyć. Także a propos tego nieba. Z tym niebem jest tak, że zmiana gęstości też ma znaczenie na powstawanie różnych śladów. Co nie znaczy, że natryski nie są robione, bo doskonałe zbliżenia są i tutaj już trzeba wyjaśnić też te eksperymenty, co jest do czego i co przez kogo robione. Tak jak mówiłem, na świecie rządzi chaos, czyli rozdzielone fraktale, niekooperujące, czasami nie wiedzące o swoim istnieniu do niedawna, na pewno pewna część teoretycznie nie, chociaż postrzeganie pewnie było, zależy. To już personalnie nie będę opowiadał, to bardziej skomplikowane, ale jak widzimy, jest to jeden wielki chaos i brak kooperacji. Przykładów nawet ostatnio w wiadomościach fajną sytuację widziałem, jak to policjanci chcieli zamknąć samych policjantów, ustawiając się na akcję z obu stron jako ta tajna grupa i sami się zamknęli, że tak powiem, jak chcieli, to gdzieś było w wiadomościach jakiś, że mieli akcję i tam po tajniacku obie strony były policyjne i jeszcze na końcu się pobili. Czyli co? No jest chaos czy nie? Skoro służby tak pracują, ale służby to tak jak mówiłem, to są wersje, wiele różnych wersji, na wielu różnych wersjach można powiedzieć odseparowanych, ale jednak jak tworzą jedną formację, no to muszą kooperować. No i wtedy rozwiążą sobie problemy, no i ułatwią życie, jak będą dobrze kooperować. Co nie znaczy, że ruch jest w przeszłości, gdzie tak jak mówiłem, ta cała forma powstawała w tym samym środowisku, więc trzeba zdobyć, że tak powiem, środki i różne inne na działania. Na różne działania. Mam nadzieję, że widać, że słońce świeci, także nie widzę. No to teoretycznie podejście może być postrzegane źle, ale zależy, jak to będzie wykorzystane.
będzie wykorzystane. Tylko czy dobrze? No zobaczymy, nie? Ogólnie założenia zawsze są dobre, z wykonaniem wychodzą. Każdy tam z nich też ma założenia dobre i teoretycznie, nawet jeżeli chwilowo broni też swojego interesu, to tylko po to, żeby istnieć. Ale jednak tworzymy tutaj pole, w którym istniejemy na wiele rund. Teraz podniesienie świadomości do tego poziomu, również o tych fraktalach, zależnościach między nimi, nasza konstrukcja na następnych odrodzeniach, od czego zależy i to wszystko, jak, że tak powiem, wsiąknie do systemu, tego bardziej głębokiego, czyli będzie ujęte też w systemie społecznym, tym nowym, który będę proponował niedługo. Mam nową stronkę, już można adres zobaczyć. To jest partiaprzyszłości.space, jak space. I to jest cały adres. Także będzie można już niedługo promować nowy kierunek. Plan jest w pełni kompletny, tylko mówię, z opisaniem tego, bo tutaj nie będziemy, ja nie będę tutaj, że tak powiem, rozbijał treści dla ogółu, dla większości ludzi, nawet jak już będzie działać formalnie ta formacja, bo w większości to po prostu nie musi interesować, tylko będzie dla zainteresowanych, ale cały system będzie, że tak powiem, uwzględniał to, o co tu naprawdę chodzi. Nie? Czyli podnieślibyśmy ten poziom do odpowiedniego, no i wtedy nie będzie żadnych przeciwwskazań, nawet żeby mieć tutaj prawdziwą technologię we wszystkich rękach, że tak powiem, do użytku publicznego. Pokażę jeszcze kawałek nieba. Co my tutaj mamy? Tutaj sobie, mam nadzieję, że będzie widać. Także sobie latają tutaj w kółeczko. Z tym promieniowaniem, czy jest złe, czy nie jest złe. No, złe zależy, w jakich częstotliwościach jest sama postać, z jakiego ładunku, bardziej składowo i ile. Bo to są potencjały, tak jak mówiłem, chodzenie za dnia i w nocy jest dobre. W dobrym i złym nastroju, bo, że tak powiem, jest to też forma zbierania energii ze środowiska. Ze środowiska jako z otoczenia. I pomaga, że tak powiem, istnieć też. Dobrze się czuć, mieć lepszy stan, pomimo różnych tam nietypowych nawet zdarzeń, jak to można delikatnie ująć. Z tymi cofnięciami teraz, tak jak mówię, na cofnięciach korzystają tylko postacie energetyczne, gdzie teoretycznie znajdują się w polu, które się tam zmienia pozycję, co według na mniejszych fraktalach jest też przyszłością. Też tak jest. Można też, dobra, tutaj nie będę w tym odcinku, może ten rozdzielał i opowiadał tego, ale nie jest to żadne rozwiązanie. Nie jest to żadne rozwiązanie, jest to tylko chwilowe korzyści, które mogą jednak zaślepić nieco, a skutek będzie gorszy. Bo to jest takie odsunięcie pewnego skutku do pewnego czasu. Tak jak tutaj nawet gra z tą polityką, udawanie, że to może się kiedyś składać, że w ogóle jakiś pomysł tam trwa, że można rozbudować formę obecnej Unii na tyle, żeby spełniała funkcję, jaką ma spełniać. Nie? No nie, nie można, bo podstawy są złe. Podstawy są złe, bo opierają się na gospodarce, która opiera się na gospodarce finansowej, a nie gospodarce zasobów ludzkich i ogólnie na źródle, czyli wszelakich. Nie? Tutaj mamy od wody, począwszy tam paliwa, to zakończymy tą historię i również z gazem.
Oby jak najszybciej. Już niedługo może będziemy nawet mogli przestać wydobywać takie ilości węgla. Przypominam, że węgiel jest bardzo ciekawą substancją. Szkoda go przepalać. Ale na razie jest to metoda na grzanie. Także sobie grzeją w ten sposób. Bo tak jak mówię, jeszcze się opłaca to. Opłaca się do trzymania obecnej formy biznesu, zatrudnienia, rynku pracy. Jednak to państwowe firmy, które też będą promować, że tak powiem, zysk teoretyczny, bo to nie jest zysk, nie? Te parę złotych tam nawet w milionach się liczy, to nie można liczyć, że to jest jakiś zysk, bo w przyszłości, tak jak mówiłem, rząd kreuje swoje własne pieniądze. Zawsze tak jest, to jest kreowane czasami przez banki, te pożyczki i tak dalej, to wszystko to też jest dobre, nie? Bo mówię, nie da się na ograniczonych zasobach finansowych prowadzić systemu tak, żeby było wszystko. Braki powodują jednak te negatywne sytuacje, a te negatywne, które mają powstawać do rozwoju, i tak będą powstawały. Tylko można powiedzieć, że innego rodzaju, czyli pokażę jeszcze kawałek nieba. Także polecam też chodzić sobie za dnia i w nocy w różnych nastrojach, co nawet jeżeli to jest tym gorszym, to po jakimś czasie też poprawi humor. No i tak jak mówię, nie, wszystko jest potrzebne i może mieć jakieś zastosowanie. Jak będziemy wiedzieli więcej, o co tutaj chodzi? No i o tym będzie w tym nowym systemie. Nowa partia polityczna. Teraz jest taki rzut, że wszyscy chcą zakładać partię polityczną. Dlaczego? No to nie będę teraz tego rozwijał. Tak jak nastawienie, które tam wpływa na te dalej. Różne inne opowieści, które tutaj nie są. Nie chcę aż tak bardzo komplikować tych kanałów. Ani też wszystkie informacje nie są na tyle potrzebne większości, żeby zacząć tą podstawę, nie? Żeby najpierw proponował jednak od tych trochę bardziej podstawowych podstaw zacząć, chociaż to też jest podstawowa podstawa, bo to jest to zależność między tymi fraktalami i tymi wersjami, które zawsze są skorelowane. No ale o czym mówię? Partie jednopostulatowe. To jest dobre, tak jak Cookies i tam różne inne były wymieniane też, że na jednym postulacie udało im się coś tam zdziałać, wejść do Sejmu, no i niby coś tam działają, co teoretycznie nie zmienia nic w ogóle. Partia jednopostulatowa zawsze wniesie coś nowego, zmieni spojrzenie, nagłośni coś, także każdy taki ruch jest też dobry, no ale trzeba się skupić jednak na rozwiązaniach kompleksowych. I tutaj o tym tylko na partii przyszłości.space będzie można przeczytać już niedługo. Strona jest już wisi, ale jeszcze nie jest ukończona, także ale link można już sobie zobaczyć, bo powstaje partia z pełnoplanowym, że tak powiem, obrazem tego, jak ma wyglądać przyszłość, czyli z pełnym systemem, kompleksowym rozwiązaniem, nie żadna jednopostulatowa operacja. Chociaż te jedne postulaty, nawet jak partia Wolnokonopie, też ma dobry cel, bo to coś wniesie. Wniesie na tyle, że zmieni też postrzeganie. Tak jak mówię, wszyscy muszą się rozwijać i te postacie, które tam też się czują, że tak powiem, troszeczkę wyższe,
To jest teoria tylko. Też muszą się rozwijać, no, trzymanie biznesu biznesem, ale jednak, tak jak mówię, reguły, jak nie pasują, to po prostu można je zmienić, bo to jest tylko teoria w grze. Skoro nie da się grać dobrze, tak żeby wszystkim dobrze się grało, według pewnych reguł, które obowiązują, no to co? Wyłączamy grę, czy zmieniamy reguły? Wyłączamy grę i nie gramy? Czy zmieniamy reguły, tak żeby było fajnie? No raczej mi się wydaje, że ta druga opcja jest lepsza. No i bardziej logiczna. To jest taki placyk. O, teraz widać trochę. Szachownice. Tutaj mamy środeczek. Ale jest bardziej spokojne miejsce. Czyli dobre do nagrania kolejnego odcinka. Znajdujemy się cały czas w Liverpoolu. I o co chodzi? W Liverpoolu partie w Polsce. No właśnie. Ktoś idzie. Przesunę tutaj. Słuchacz przed tym. Przed premierą jest niedozwolony. Także wolę się odsunąć kawałek. I pokażę jeszcze okolice. Czyli o czym to mówiłem. Z tymi partiami dużo powstanie partii, nie? Będzie zamieszanie też trochę na tym. Każda będzie chciała się przebić. To nie jest złe, ale też nie jest dobre, nie? Dlatego lepiej jest nawiązać kooperację, tak zwaną jakby koalicję opozycyjną. Ale to już są formy, nazwy ze starego systemu. Na razie trzeba zacząć, żeby zmienić system, trzeba jednak zacząć w tym starym, czyli używać form i znaczeń, które są w obiegu, żeby można było, że tak powiem, się skomunikować z resztą. Tak. Później przejdziemy do bardziej płynnej zmiany ze starego systemu na nowy, na upraszczanie całkowicie wszystkiego. Tak jak mówię, system zmienić się całkowicie. Jeżeli ludzie to poprą, będą w końcu mieli tą rzeczywistość, o którą im chodzi, i będą mogli zająć się tymi najważniejszymi rzeczami bez tych, że tak powiem, wpojonych problemów, bo tak jak mówiłem, wszystkie problemy są wpojone. Jedyne, jaki mamy, to brak rozwoju, no i też tej kooperacji, nie? W większości każdy jednak jest zajęty, ale dopóki się nie skooperujecie i nie zaczniecie tworzyć tego jednego systemu, o którym ja mówię, no to dopóty nie będziecie mogli zająć się tak naprawdę w pełni tym samym sobą, gdzie każdy z was próbuje się odłączyć, bo jednak otoczenie nie jest ciekawe. Zwykle ci ludzie rozmawiają sobie tylko tak przypadkiem. Nawet na mieście już opowiadałem kilka przykładów, że czasami przychodzą razem, potem na chwilę się zagadają, tu ten już opowiadają różne. Było wiele takich sytuacji, że na przykład idzie grupka i za chwilę tam inna rozmowa w innej grupce, czy tam ze mną, i nagle, że tak powiem, coś tam mówią na tych swoich znajomych i się rozłączają. Potem pewnie znowu idą i wszystko jest w porządku. To jest tylko takie społeczeństwo. To mówię, to też jest dobre, nie? To też jest dobre. To też jest dobre. Wszystko ma swoje plusy.
bo tu nie ma aż takiego, że tak powiem, zainteresowania, tak jak dawniej jeszcze. Nie wiem, czy teraz jeszcze tak jest, ludzie się interesowali różnym życiem prywatnym różnych osób, które tam były na świeczniku, że tak powiem, zamiast zająć się tym swoim, nie? Mówię od strony niezwiązanej na przykład z działalnością, czy tam ktoś wytykał, czy to kochanków, czy różnych innych, różne inne sprawy niezwiązane z działalnością, nawet tak jak przy politykach, nie? Przy politykach tak jest. To nie ma znaczenia, bo oceniamy tylko z pracy, którą wykonuje na rzecz formy, którą reprezentuje, bo to są różne działalności. To nie tylko polityka i to jest. I wtedy będzie dobrze, a reszta, jak będzie miała bardziej ciekawe swoje życie, no to zajmą się właśnie nim, nie? Muszą mieć większe możliwości tylko. No i wtedy też będzie, uspokoi się, że tak powiem, ta nagonka, czy przy podniesieniu rozwoju to tutaj tak zniknie, bo to już będzie inna świadomość. Także tyle, zimno jest. Jeszcze ten zimny napój z lodówki. Także ręce trochę przymarzły. Ale pogoda nie jest zła. Mamy styczeń. Dzisiaj jest chyba 8. Chyba 8 jakoś tak. 8 stycznia. Także jak na 8 stycznia to mi bardzo pasuje. Nie lubię śniegu. Za to lubię dużo słońca, jak jest sucho. Czyli z tymi wszystkimi partiami jednego, czy nawet kilku postulatów, czy partie, które myślą, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości, podpinając się do tej formy, zmieniając tylko pewne zapisy, nie zdadzą żadnego rezultatu. To jest tylko zmiana, która nie będzie w ogóle odczuwalna na dłuższą skalę. Oprócz tej na przykład legalizacji, bo tam wszystko, ale mówię, bo legalizacja legalizacją, no to jednak musi być, nie? Bo to jest po prostu roślina, zioła, które używają ludzie. Mają niektórzy problem z, tak powiem, z leczeniem się. Znowuż to jakość tych, tak jak mamy ostatni odcinek oglądałem, wiem co śpię, był chyba ten. Ktoś tam się wypowiadał z Holandii, że oni tak naprawdę też nie mają tam takiej kontroli. A to jest właśnie złe i w przyszłości będzie kontrola każdego towaru, tak jak mówiłem, bardzo dokładna, który jest wprowadzany do sprzedaży, ale będziesz mógł sobie mieć, produkować dla siebie wszystko. Dopiero jak zaczynasz handlować, no to jednak towar będzie sprawdzany. No i uprawy różne będą też kontrolowane i każda partia, która będzie przyjeżdżać, również, nie? Żeby to był zawsze pewny towar, bo się okazuje, że w tej Holandii też nie zawsze jest taki quality, nawet jeżeli kupujemy w coffee shopie, bo kupują to od różnych dealerów, gdzie oni to, że tak powiem, sadzą w tych warunkach czasami też nieodpowiednich, na szybko, żeby było, żeby dobrze kopnęło, musi kopnąć. A jak nie, no to tam są różne specyfiki. Chodzi o to, że musi być dobra jakość, żeby był efekt z tego. I wtedy można mówić, że palenie trawy nie jest szkodliwe. Póki co jest szkodliwe. Palimy jakieś różne dziwne substancje, które po prostu są szkodliwe. Mówi się, że nie, no bo jednak mówimy o trawie, ale palimy zupełnie co innego. Zwłaszcza w różnych krajach, gdzie jest przesada z nielegalnością, gdzie jest przesada z podejściem do tego. No i ciastka i różne inne też będą za drogie, także to się przyda i będzie miało dobry skutek na dłuższą metę dla większej części społeczeństwa, nawet tych, którzy nie używają, bo powstanie mniej grup, które sprzedają narkotyki, czyli będzie mniejszy kontakt tych wszystkich innych z tymi bardziej zdesperowanymi, bo jeżeli będą bardziej wyłapywani, to każdy musi żyć. Rynek i tak będzie istniał, nie ma co z tym walczyć, trzeba po prostu to zrobić tak, żeby działało pozytywnie dla społeczeństwa i środowiska też, nie? Ale mówię, dla środowiska jako społeczeństwo.
No i wtedy każda substancja będzie, że tak powiem, dobra. Oczywiście nie przesadzajmy. Ale będzie można naprawdę rozerwać się na wiele różnych sposobów i jest wiele substancji różnych naturalnych, które później po otwarciu tego kierunku na pełną skalę sprawią, że nasze miasta nie będą wypełnione zażyganymi, pijanymi, zwykle lekko szalonymi ludźmi, ale bardziej okrzesanymi, spokojnymi, uśmiechniętymi i zadowolonymi, że tak powiem, weekendziarzami. No, ludzie na mieście po prostu. Ludzie na mieście. No jak się przejdzie tutaj na przykład na mieście Liverpoolu, czy pewnie też w różnych innych miastach, że tak powiem, mniejszych. Liverpool nie jest aż taki mały. W Anglii, czy w innych krajach, to widać, że społeczeństwo się za bardzo upija. No i taki klimat też nie jest dobry, nie? A czemu się upijają? Proza życia. Tak jak mówię, nieistnienie alkoholu jest powodem nadużycia. I wpajanie później ludziom, że muszą się wystrzegać każdego kieliszka do końca życia, nie jest, że tak powiem, tym prawidłowym rozwiązaniem. No i jednak to jest ta tania rozrywa, nie? Tania rozrywa, niski poziom w społeczeństwie, no to niskie rozrywki. A im niższe rozrywki i częstsze, no to poziom jeszcze bardziej schodzi w dół. Potem, gdzie wy chcecie żyć wszyscy? To trzeba się zastanowić. Dlatego trzeba wspierać pełny plan. Partie, które mają przygotowaną całość na nowy system, który jak reszta zrozumie, to też w całości poprze, nawet jeżeli teraz z powodu pewnych niedomówień będą jakieś, że tak powiem, negatywy. Ale tak jak mówię, to jest wszystko z powodu poziomu wiedzy, no i świadomości też, nie? Świadomości różnych ludzi. Z tą świadomością też miałem też dopowiedzieć różnice, ale to może później. Bo jest naprawdę zimno w ręce, zapomniałem włożyć rękawiczek. Jeszcze sobie zapalę, także na tym sobie zakończę ten odcinek. I już niedługo, jak tylko stronka będzie skończona, zrobię kolejny odcinek i pokażę na, że tak powiem, screenie. Do usłyszenia.